trener i właściciel najlepszego klubu ponownie. Andrzej Kościelski w siedzibie Invictus, klubu brazylijskiego jiu-jitsu u Marcina Mencela w Zielonej Górze. Witam. Witam. Chciałbym tylko coś sprostować. Z tego co wiem, to jest nie tylko klub jiu-jitsu, tylko też docelowo klub MMA. Tak, PP MMA. Tak. Jak widać tu z tyłu dookoła, że są też klatki zrobione. Czyli będą tutaj też treningi MMA. Akurat aktualnie dzisiaj robiliśmy seminarium tylko z brazylijskiego, nie, z zapasów stylu wolnego i gdzieś jakieś może elementy później dojść do jakichś technik BJJ. Ale docelowo wiem, że klub ma też się zajmować, też mocno ma wejść w MMA. Tym bardziej, że ja też tu jestem z racji tego, że Marcin, właściciel klubu, Marcin Mencel, jest moim byłym zawodnikiem. Trenował u mnie jeszcze na starej sali w Ankosie, jeszcze na Bokowskiej. A Bartek, drugi wspólnik, też często przyjeżdża do mnie do klubu i trenuje też MMA u mnie w klubie w Ankosie. Klub zyskał ponowną, klub Ankos oczywiście, Poznań zyskał ponowne wyróżnienie jako najlepszy klub roku. I tak sobie właśnie patrzę generalnie, analizuję i nie wdając się już bardzo w jakąś tam historię, ale był ten ciężki moment, kiedy klub przeszedł przemiany właśnie. I tak jak sobie patrzę po wielu klubach, bo generalnie takie zmiany klubowe, zawodnicy gdzieś wędrują po różnych klubach, one dotyczą każdego klubu, absolutnie, nie ma wyjątków, ale tak naprawdę widzę, że większość klubów, w których te przemiany następują, tak naprawdę jest rozwój, jest jakiś taki, powiedzmy, wiatr w żagle i chyba właśnie tutaj reguła została potwierdzona, że tak jest. Znaczy mi się by wydawało, że jest trochę inaczej, bo patrząc na kluby polskie, w których jak gdyby odeszli czołowi zawodnicy z klubów, no to myślę, że te kluby niektóre jak gdyby skończyły swoją karierę. Kilka było, tak. No na przykład, dużo zawodników odeszło kiedyś z Nastula. Warszawskie głównie. Ale to jest warszawski młyn. To jest warszawski młyn, warszawski kocioł, ale też przypomnijmy sobie o klubie, bardzo dobrym klubie, Gracie Barra Łódź, trenera Marcina Rogowskiego, który miał super klub i też z nami w jakiś sposób na rynku konkurował jako klub roku, zawsze też w trójce, czwórce klubów najlepszych w Polsce był. I nagle też nastąpił tam rozłam i najlepsi zawodnicy gdzieś tam z drugim trenerem, chyba Zaborowskim, odeszli z klubu i nagle klub tak dobry, klub, który gdzieś tam pracę jakąś dobrą robił przez ileś tam lat, nagle klub się rozpadł. Aczkolwiek, przepraszam, ten klub jest takim specyficznym przypadkiem, bo tam jakby prawie wszyscy przeszli do innego klubu i powiedzmy, że ekipa jako tako, powiedzmy, została, trener się zmienił. No tak, powiedzmy, tak to u mnie by było, ale u mnie jakby tak patrząc, to prawie było podobnie, no bo u mnie w klubie również cała ekipa, bo wszyscy myślą tak jak wcześniej, w ostatnim wywiadzie też mówiłem, że każdy myślał, że to Borys Mańkowski odszedł tylko z Mateuszem Gamrotem, ale niestety oni odchodząc chcieli sobie zapewnić sobie sparing partnerów i też namówili w jakiś sposób wszystkich pozostałych chłopaków, nie wiem czy namówili, czy oni sami chcieli obejść, to już jest ich sprawa, nie wnikajmy tuż to. Ale około tam 9-10 z najlepszych zawodników wtedy na tamten czas odeszło z klubu. Wtedy z tych zawodników, takich co zostało, powiedzmy, wtedy co razem trenowało, no to praktycznie taki z najmocniejszych to był Daniel Skibiński, który został po prostu w klubie. No i też widać też w jaki sposób, widać dzięki temu, że został w klubie, myślę, że rozwój bardzo dobry nastąpił Daniela Skibińskiego. Zaczął trenować z innymi zupełnie sparnymi partnerami. Jest tak. Już wtedy był też, jak oni byli, też był wtedy Mahmud Muradow, ale Mahmud Muradow tamtego czasu też mocno się polepszył. Jest Kamil Niszczuk, który jest doskonałym sparring partnerem, też krótko przed nimi już był, ale nagle też rozwinął skrzydła. Do tego jest Piotrek Kuberski, Łukasz Dziudzia, no wielu naprawdę bardzo dobrych zawodników, bardzo dobrych sparring partnerów, którzy w jakiś sposób przyczynili się też do rozwoju Daniela Skibińskiego, Mahmuda Muradowa, czy Oniszczuka, czy Piotra Kuberskiego. Właśnie miałem tak podpytać o kilka takich czarnych koni, które się szykuje w klubie. Niemniej Daniel Skibiński właśnie wymieniony. Powiedz mi, Andrzeju, czy jego kontrakt z Babilonem wciąż obowiązuje? Bo ostatnio, kiedy wrzuciłem informację, że menadżer Roberto Soldicza powiedział, że niespecjalnie widzi kogokolwiek teraz wartościowego z Polski dla niego. Otóż menadżer Paweł Kowalik wrzucił jakby zdjęcie tylko Daniela Skibińskiego, insynuując, że właśnie Daniel byłby tym zawodnikiem i pytanie właśnie, czy Daniel jest wciąż na kontrakcie z Babilonem, znaczy, czy... Na kontrakcie jest cały czas z Babilonem, ale myślę, że menadżer mógłby się całkiem nieźle zdziwić, jeżeli by doszło do konfrontacji Skibińskiego Daniela razem z Soldiczem. Menadżer UFD Gymu. Menadżer UFD Gymu mógłby się, jeżeli by twierdził, że w Polsce nie ma dobrych zawodników do Soldicza, to mógłby się całkiem mocno zdziwić, jeżeli by skonfrontować Soldicza z Danielem Skibińskim.
Co dalej? No kontrakt mamy aktualny z Babilonem. Jakieś są rozmowy, jakieś tam, nie wiem, chyba kontrakt, nie wiem jak to wygląda, czy jest ostatnia walka w kontrakcie, czy jeszcze jest więcej walk, to by trzeba Daniela Skimińskiego zapytać. No wiem, mamy taką klauzulę w kontrakcie w Babilonie, że jeżeli byśmy chcieli iść do UFC z Danielem Skibińskim, to w każdej chwili możemy iść. Dążymy do tego, żeby przez Pawła Kowalika jakoś spróbować załatwić kontrakt do UFC i tam w tej najwyższej lidze zawalczyć już w UFC wtedy. No i wspomniany również Kamil Oniszczuk, który będzie walczył w kwietniu na ACA z Mindaugasem Wierzbickasem. To też jest zawodnik chyba generalnie takie oczko w głowie aktualnie, prawda? Zawodnik rozwojowy i który ma ambicje przede wszystkim, bo dużo z Kamilem rozmawiałem i on jest bardzo, bardzo ambitny, chyba tak najbardziej otwarcie mówi o swoich ambicjach, tak jak dostrzegłem z rozmowy z różnymi zawodnikami. Tak, bardzo ambitny chłopak, do tego no, super warunki, jeżeli chodzi na kategorię 77 kg, no to świetne warunki, 1,93 m wzrostu, tak jak mówiłeś, bardzo ambitny, ciężko trenuje, dodatkowo sam dorabia, naprawdę materiał, bardzo dobry materiał na zawodnika w przyszłości w UFC, żeby się biło najwyższe laury. Co jeszcze o nim można powiedzieć? No właśnie, on jest takim jednym z zawodników, bardzo niewielu jest taki, który absolutnie zajmuje się w dużej mierze swoją karierą sam, tak? Właśnie nie ma menadżera, kilkoma tematami zajmuje się sam. Oczywiście sam się nie będzie trenował, bo to już jest niemożliwe, natomiast... Jest możliwe to. Jest? Jest możliwe, no bo moi zawodnicy, którzy odeszli, nagle stali się sami trenerami dla siebie, że wszystko jest możliwe, nie? Okej. No niemniej... Później efekty są tego, no to właśnie. Można sobie zobaczyć wtedy, jakie są efekty takiego odejścia z klubu, czy jakby nawet Kamil, zawsze mówię też, Kamil, jak chcesz, nie ma problemu, przyjadę, nie muszę cię trenować, tak, możesz w każdej chwili odejść. Wiadomo, że Kamil jest bardzo fajny chłopak, ale jeszcze jest młody. Tak. Jeszcze jest młody i... Dużo się zmieni jeszcze. Dużo się zmienia i trzeba troszeczkę jeszcze więcej wychowania. Trzeba wychowywać go mocno i żeby głupich pomysłów nie dostał. I praca, ciężka praca. I myślę, że jakby ciężko pracował, to naprawdę wróżę mu niezłą karierę. No właśnie, do czego dążyłem właśnie, bo patrząc na rekord przeciwników Kamila, część osób mówi, że Kamil jeszcze nie miał takiego prawdziwego testu. Oczywiście byli zawodnicy, choćby ostatnio właśnie zawodnik z Czeczenii, prawda, z którym walczył, to już był taki porządny... Brazylijczyk ostatnio też był całkiem przyzwoity. Miał tam rekord 34 walki do tam 8 przegranych. Tam. Nie pamiętam dokładnie, jaki tam powiedzmy jego wynik był, ale też był całkiem był niezły, nie? Mhm. Więc myślę, że na pewno tych dwóch zawodników i ten chłopak tam z Machaczkały, Maczkały? Chyba z Maczkały on jest? No, to naprawdę jest mocny, on teraz aktualnie ma 7-1, no to, czyli też fajny chłopak, też bitny i sobie spokojnie z nim Oniszczuk poradził, więc zobaczymy teraz na tle tego Wierzbickasa, jak będzie. Wierzbickas jest dobrym zawodnikiem. Wiemy, że też chyba wygrał z jakimiś polskimi zawodnikami. Chyba, nie wiem, z czterema przegrał. Aha, z czterema, nawet nie wiem. Wiem, że chyba pamiętam, z Szymuszowskim, a na KSW przegrał. To przegrał. Przegrał z Grzybykiem, wygrał z Gniatkiem, wygrał z Złotym Odzimkowskim i zapomniałem z kim tam jeszcze. Z takimi niezłymi wygrał. Tak. No będzie ciężka przeprawa, no, nie ma co ukrywać, dobry ma parter. Oddał Odzimkowskiego Gniatka. Tak. Właśnie musimy tam się skupić głównie, my jeszcze stójki się nie będziemy bali, ale na parter, trochę do parteru trzeba troszeczkę się przyłożyć i więcej tego parteru robić. Mhm. Z zawodników już nie klubowych, aczkolwiek Mateusz Gamrot jest ściśle powiązana jego historia z klubem Ancos i z tobą, Andrzeju. Ja to pamiętam, ale nie wiadomo, czy on to pamięta, nie? Nie będziemy się... Ja pamiętam, nie? Na przykład, że był Mateusz Gamrot. Ja też pamiętam. Że wygrał 13 walk dla Ancosu. Tak. Nie wiem, czy Mateusza trzeba zapytać, czy w ogóle Mateusz pamięta, że był w ogóle w Ancosie kiedyś, nie? Jak będę miał okazję, to zapytam. Natomiast to, co mnie... Ja na pewno pamięta, ja nie wiem. No, tak sobie żartuję tylko po prostu. Oczywiście, wiadomo. Będzie walczył ten pożegnalny pojedynek w KSW, czy pożegnalny oczywiście to się okaże, bo szczerze mówiąc ja stawiam, że Mateusz pozostanie na dłużej, aczkolwiek mogę się mylić, życzę mu jak najlepiej rozwoju sportowego, natomiast jeżeli miałby walczyć z Parnasem, a nie będzie walczył, to jak ty to widzisz właśnie? Była ta walka o te szczegóły, 69 kg, co automatycznie też skreśla wtedy 5 razy 5, jakbyś ty to widział? Właśnie, no chyba tak. Znaczy, tak,
troszeczkę nie podobały mi się opinie, komentarze, jakieś takie dziwne stwierdzenia w stosunku do Parnasy, że Parnasa się przestraszył, że Parnasa się boi. Jakaś tam opinia, jakieś tam hejterzy zaczęli pisać na Parnasa, że jak, no wywołał Mateusza do konfrontacji, a nagle się zesrał, nagle się strategia, przestraszył. A nie strach. No to nie chodzi o to, bo zacznijmy od tego, że Parnasa jest zawodnikiem stricte kategorii 66 kg, jest aktualnym mistrzem KSW. I nie wiem, dlaczego on by miał walczyć w kategorii, nie wiem, nie swojej, gdzie on wcale tam nie chce walczyć w nie swojej kategorii, jeszcze w kategorii 69 kg, czyli w kategorii, gdzie nie będzie 5 rund, tylko będą 3 rundy tylko, no bo to jest, bo musiało być 70 kg, żeby było 5 rund. Nie wiem, po co takie w ogóle rozmowy, takie są tematy. On wyzwał Mateusza tylko i wyłącznie dlatego, że nie, on wyzwał Mateusza tylko dlatego, że Mateusz też był mistrzem KSW w kategorii 66 kg. Jego interesował pas z kategorii 66 kg, a że Mateusz był tym mistrzem, chciał zeskontaktować mistrzem z kategorii 66 kg, a nie z kategorii 70 czy z kategorii 69, więc kompletnie te docinki takie bezsensowne troszeczkę. A wracając do tematu, tak, no jeżeli by stanęli ja tak uważam, bo znam Mateusza najlepiej ze wszystkich. Myślę, że Parnasa w kategorii 70 kg to by nie miałby żadnych szans z Mateuszem. Jeżeli chodzi o 66, mogło być już różnie. A cardio jak oceniasz? Bo właśnie, jeżeli byłby catchweight, to nie byłoby tych 5 razy 5 mistrzowskich. Jak oceniasz, kto ma lepsze cardio? No, Gamer ma cardio, Gamer to jest maszyna bojowa. Ma cardio, on jak będzie trzeba, to 10 rund zrobi. Ale jeżeli nie będzie musiał zbijać za dużo wagi, no to z każdym zawodnikiem tak jest, nie? Jeżeli Mateusz na co dzień waży 81-82 kg i ma zbić 12 kg do 70 kg, to i tak jest za dużo, ale cardio cały czas jeszcze będzie miał dobry. Ale jeżeli będzie miał, jeszcze dalej będzie miał zrobić kolejne 4 kg, no to będzie już gorzej. I będzie gorzej dlatego też, bo wiemy, że cardio bardzo dobre ma Parnasa. Jest błyskotliwy, rusza się w każdej płaszczyźnie. Lepiej się walczyło wtedy zdecydowanie z Koike, no bo Koike nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o płaszczyznę wszystkie MMA, no to nie pasuje na centymetr w ogóle do Parnasa. Koike miał tylko jedną płaszczyznę dobrą, brazylijskie jiu-jitsu, reszta stójka czy zapasy, no to było słabe. A Parnasa, z tego co widzę, obserwuję tego chłopaka, to on w każdej płaszczyźnie jest niezły. Oczywiście nie ma tak płaszczyzn dobrej zapaśniczej czy jiu-jitsu, podejrzewam, jak Mateusz Gamrot. Ale te wszystkie czynniki, które zbijanie wagi i 5 rund mogłyby się przyczynić do tego, że myślę, że ja bym miał stawiać jakieś pieniądze, to bym postawił na Parnasa, że Parnasa wygra tą walkę. No i bardzo ciekawy wątek, który rozegra się dzisiaj po raz drugi w nocy i też to był ważny moment dla klubu. Jan Błachowicz kontra Corey Anderson. Pamiętamy wszyscy doskonale pierwszą walkę. Jan dużo mówił o tym, że był wtedy przetrenowany, że to nie był ten Janek, który jest dzisiaj. I faktycznie, patrząc na jego obecne pojedynki, mocno się rozwinął. I pytanie, jak oceniasz ten drugi pojedynek, bo Corey Anderson to jest naprawdę bestia. Generalnie to, jak on się porusza, jakby ta agresja, którą pokazuje, no to będzie zdecydowanie bardzo ciężki pojedynek i wiele osób nawet stawia, że Corey to jest gość, który jest w stanie przejść przez Jona Jonesa, czego jeszcze nikt nie dokonał. Co do tego pierwszego występu, to Janek może był przetrenowany, ja troszeczkę znam troszeczkę inną historię i troszeczkę inaczej to wyglądało, ale akurat chciałbym zostawić to dla siebie, nie chciałbym tam poruszać tego tematu, dlaczego się stało. Nie wchodzimy dzisiaj w historię. A, dlaczego się stało tak, jak się stało, że po prostu Janek miał słaby występ i przegrał wtedy z Coreyem Andersonem. Z tego co pamiętam, że pierwsza runda była niezła, chyba nawet z tego co pamiętam, to Janek pierwszą rundę wygrał wtedy. Udało się pierwszą rundę wygrać, no wtedy niestety zabrakło tlenu i była przegrana dość mocno wtedy. Janek przegrał wtedy. I jakie pytanie było odnośnie dzisiejszej walki? Tak, jak oceniasz to? No, obaj się zmienili, obaj są już lepszą wersją samego siebie. Janek inny, najważniejsze, że Janek się wzmocnił psychicznie, nie? Tak. To jest najważniejsze, ja myślę, że właśnie w tej pierwszej walce było przygotowanie dobre, wszystko było, ale tam dość mocno głowa tam nie pracowała. Też sam Janek wtedy mówił, że nie miał kontaktu ze swoim psychologiem sportowym, którym wcześniej współpracował w Warszawie. I może to była moja wina, że źle go przygotowałem. Może był to jakiś taki wątek, że ta psychika nie była taka, jaka powinna być. No a też nie ma co ukrywać, że ten zawodnik był świetny zawodnik, bardzo dobry i też wygrał, bo po prostu był lepszy. A w dniu dzisiejszym, no nie wiem, no Janek się rozwinął, tamten też się rozwinął, widziałem ostatnio jego walkę z tym John Walkerem, co myślałem, że nie pójdzie mu tak łatwo, a sobie poszło łatwo i aż za łatwo, jak na John Walkera. No myślę, że 50-50%, nie? Że 50 na Korea i 50 na Janka. No Janek ma duże szanse, duża szansa przed Jankiem.
żeby wygrać. No jeżeli Janek wygra, no to wtedy jako jeden pierwszy jak gdyby zawodnik z Polski będzie miał możliwość się skonfrontować o pas mistrza UFC. Wiemy, że wcześniej w kobiecym MMA była Joanna Jędrzejczyk i to nie raz, nie dwa, no ale wśród facetów to będzie pierwszy raz. No i właśnie, tak dużo właśnie poruszyliśmy wątków klubowych, tych zmian właśnie, tych wszystkich historii. Jakbyś, Andrzeju, miał swoje doświadczenie dzisiejsze i cofnął się jakby w czasie, w sensie, że zakładasz klub, to co byś zrobił inaczej, jakby wykorzystując swoje doświadczenie? Co byś zrobił lepiej, że tak powiem? Może lepiej bym zrobił to, że na przykład od samego początku bym brał, co mogło być lepiej, nie? Ja nie wiem, czy tak by było dobrze, że od samego początku bym nauczył chłopaków, żeby brać od nich pieniądze. Czyli na przykład walczę na gali za 500 zł, biorę tam powiedzmy przy sobie 10% 50 zł. Kolejna gala gdzieś 1000 zł, 2000 zł, gdzieś tam cały czas te 10% biorę. I w jakiś sposób by przyzwyczaił tych zawodników do tego, żeby te pieniążki powiedzmy dawali. Bo w tym momencie na przykład, że zarabiali 1000 zł, nie dali nic, bo nie brałem powiedzmy żadnych pieniążków. I teraz w przypadku na przykład, jak już kwoty wchodziły naprawdę duże, już wchodziły w grę, i nagle w końcu stwierdziłem, że już tyle zarabiasz, już jest fajnie, już masz to, masz tamto, masz mieszkanie, masz czego żyć, masz fajny samochód. No, czas najwyższy dać na klub, powiedzmy, gdzieś 10% jakiś. No i nagle wtedy zaczęli się drapać po głowie, zaczęli sobie twierdzić, no jak mam na przykład dać 20 koła, albo 10 koła, albo jeszcze jakąś tam inną kwotę, no to zaczęły się jakieś może tam niesnaski, jakieś tam takie różne rzeczy. Może w ten sposób by ta zmiana by była dobra. No jeszcze podejście do pieniądza. Podejście do pieniądza. I druga taka rzecz też, co by też fajne było, na przykład w jakiś sposób trzeba by podpisywać, tak dla przestrzegam może innych trenerów. Ja tego nie robię i do dzisiaj nie chcę tego robić, bo nie chcę mi się wchodzić do sądu i się sądzić z zawodnikami, ale fajne by były, jak ktoś prowadzi stricte tylko klub i z tego klubu chce żyć, to fajnie było podpisać jakąś taką lojalkę. Czyli na przykład ja, jakiś tam zawodnik, zobowiązuję się do na przykład w razie trenowania w tym klubie, w razie opuszczenia jakiegoś klubu, bo chcę iść do jakiegoś innego klubu, to tam zobowiązuję się na przykład do uiszczenia kwoty za 5-6 lat mojego wytrenowania dla trenerów, dla klubu, na przykład, nie wiem, 30, 20, 10 tysięcy złotych, jakąś tam kwotę zrobić, taką lojalkę podpisać, coś w tym stylu. Że raz trener jest wtedy w momencie, jak pracował, cały czas pracował nad tym zawodnikiem i nagle ten zawodnik odchodzi, no to powiedzmy jakiś tam ma klub, z niego ma, tak samo, tak jest to robione wszędzie w zapasach, w judo, wszędzie, jeżeli ktoś opuszcza jakiś klub, to musi najpierw się rozliczać ze swoim klubem, tak? Bo jeżeli się nie rozliczy, to na przykład Polski Związek na przykład Zapaśniczy nie pozwoli mu walczyć w żadnych zawodach. Wiedziałeś, że tak było? Nie. No tak jest na przykład Polski Związek Zapaśniczy, we wszystkich związkach olimpijskich w ten sposób, że jeżeli chcesz przejść do innego klubu, to najpierw musisz się rozliczyć ze swoim klubem tym rodzinnym, którym się wytrenowałeś. Jeżeli powiedzmy klub stwierdzi, że nie chce od ciebie nic, że możesz sobie iść do innego klubu, nie ma problemu, ale jeżeli klub stwierdzi na przykład, że musisz mu dać 20 tysięcy, to zanim się nie rozliczysz, nie będziesz mógł wystartować w żadnych innych zawodach. Fajnie było, żeby tak było w MMA, no bo ktoś by to pilnował. Właśnie w przypadku powiedzmy moim, jeżeli ja bym podpisywał takie lojalki, no to ja bym musiał z nimi iść do sądu. A ja nie będę chodził, sądził się z chłopakami o 20 tysięcy złotych czy 30 tysięcy złotych, bo mi to nie pasuje po prostu. Ale inni trenerzy, którzy po prostu z tego nie żyje, ja żyję z innych rzeczy, mam dochody z innych moich biznesów, interesów i mi nie jest potrzebne po prostu się z nimi sądzić. Ale dla trenerów takich powiedzmy, którzy z tego żyją, to fajnie było taką lojalkę podpisać, bo na przykład by trzy razy się zastanowili, czy warto nam iść do jakiegoś klubu, bo muszę na przykład dać 30 tysięcy złotych. No to w moim przypadku też tak było podobnie, jak na przykład po jakimś tam czasie, jak byli ileś tam fajnie, na początku by każdy chętnie lojalkę podpisał, jestem z klubem związany z trenerem, ze wszystkimi, podpisuję lojalkę, jest fajnie, fajnie, zajebiście jest, nie? Ale jeżeli po 10 latach, jak już ktoś na początku był nikim, a nagle stał się gwiazdą tam wszędzie rozpoznawalną, na Facebookach, na Instagramach, pełno ludzi, wszyscy go hełpią, wszyscy robią z nim zdjęcia, jest fajnie i teraz na przykład przychodzi ten trener po 10 latach, mówi, słuchaj kolego, mój zawodniku wspaniały, trenowałem 10 lat, weź podpisz mi tutaj jakąś lojalkę, że chcesz być w klubie, fajnie, żeby było wszystko elegancko. A on na przykład stwierdza sobie, no ale jak lojalkę, z jakiej paki mam pisać lojalkę? No przecież mam być lojalkę, że ja jestem sławny, znany, ja teraz mam lojalkę pisać, mam gdzieś płacić, w razie czego będę chciał sobie odejść, mam płacić. No i tak też mniej więcej, tak troszeczkę też u mnie tam wcześniej też było, że już jak słyszeli zawodnicy, że mają jakąś lojalkę podpisać albo coś w stylu, to nagle coś zaczęło nie pasować, już jakieś niesnaski, jakieś tego i się skończyło, jak się skończyło. Ale ja nie narzekam, na dzień dzisiejszy jest super atmosfera w klubie. I rozwojowa przede wszystkim. Rozwojowa atmosfera, tak jak widać, że było dwa lata temu chłopacy odeszli. Też w jakiś sposób sugerowali, że oni są pępkiem świata i są najważniejsi, że bez nich już nie będzie klubu, nie będzie niczego.
nawet usłyszałem taką historię, że nie ma, pamiętaj, że nie ma trenera bez zawodników. Ale odwrotnie. A ja myślałem, że jest historia troszeczkę jest inna, że to nie ma zawodników od trenera, bo to jest tak, najpierw jest trener, który wytrenuje zawodników i ci trenerzy i ten trener w jakiś sposób zawodnicy mają wtedy wyniki. Jak się okazało, no to jednak chyba nie mieli racji do końca. Nie będę akurat mówił, kto tam był z nich taki... Trener jest. Kto był z nich taki mądry i to opowiadał, ale trener jest i trenerowi się bardzo dobrze powodzi, jeżeli chodzi o zawodników, o klub. W jaki sposób nam się udało jeszcze w tym roku, co oni odeszli, udało się nam też, mimo że oni odeszli, udało nam się uczestniczyć też w Heraklesach. Zdobyliśmy wtedy też drugie miejsce, konkurowaliśmy wtedy z WCA. Kolejny rok też nie było krzywdy, też chyba drugie miejsce mieliśmy, przegraliśmy z WCA, a teraz po 2,5 roku, jak oni odeszli, to nagle się okazało, że jednak klub fajnie, prężnie stoi. Jesteśmy pierwszym klubem w Polsce, mamy Heraklesa, w innych jakichś portalach też zdobyliśmy wyróżnienie. Na kogo głosowałeś? Ja na kogo głosowałem? Musiałbym przypomnieć sobie. A na jaki klub? Nie pamiętam. Czyli nie na nas. Nie pamiętam autentycznie. No, powiedzmy, że nie pamięta. Chyba, nie wiem, czy nie na Mirosława Oknińskiego. Tak? Mhm. Nie, to jest niemożliwe. Ze względu na... Nie, posłyszałem, że jedna osoba tylko głosowała na tenera Mirka Okińskiego. Mhm. Musiałbym zerknąć, ale wydaje mi się... Kto to był? Ze względu... Wydawało mi się, że ze względu jakby na postęp, jakby powrót po tych ciężkich momentach i to, że gdzieś tam był się w stanie podnieść Mirosław Okiński, chyba dlatego. A że trener Andrzej Kościelski zawsze mocno stał na dwóch nogach? To... No tak, masz rację z jakiejś strony, no ale jeżeli wiesz, głosujemy na klub roku, to sugerujemy się wynikami, jakie w danym roku zostały zrobione, a nie patrzymy, że ktoś tam na przykład nagle ktoś się pojawił, bo był na dnie i nagle się pojawił. No tak wiesz, no, tak albo to możemy robić wyróżnienie na przykład, że ktoś na przykład wrócił albo coś w tym stylu. Oczywiście ja się bardzo cieszę, że jak gdyby Mirek jest w tym miejscu, którym teraz jest. Mira zawsze był bardzo dobrym trenerem. Jest w ogóle, z Nowej Zelandii. Z Nowej Zelandii. Jest bardzo dobrym moim kolegą. Się znamy z Mirkiem od 23 lat. Się spotkaliśmy kiedyś na obozie, gdzie ja byłem trenerem i nawet uczyłem Mirka Okińskiego wtedy. A się bardzo cieszę, ma fajną ekipę, ma fajny klub. Mimo, że też odeszli właśnie od niego chłopacy w jakiś sposób, Mirek jest jak woda, do niego się nie wchodzi dwa razy. Dokładnie. No bo widzisz, ja na przykład nie dostałem. Za powrót powróciłem, mimo że 10 najlepszych zawodników odeszło od mnie z klubu, to powróciłem, nie dostałem za to Heraklesa. Komisji dostałem Heraklesa za to, że naprawdę wyniki były sportowe. Wyniki sportowe, że praca była włożona i widoczna była gołym okiem, powiedzmy. A propos wyników, przepraszam, ale wydawało mi się, że wyniki są niejawne, a Andrzeju wiesz, że jedna osoba głosowała. Jak to? Ale bo ktoś mi podpowiedział. Sam mi ktoś się przyznał. Ktoś mi sam się przyznał. 1-1. A propos jeszcze, rozmawialiśmy o czarnych koniach. Mahmud Muradów, który jest zawodnikiem właśnie takim przyjezdnym, napływowym do Ankosu MMA. On będzie miał niebawem kolejny pojedynek. Bardzo mnie zawsze interesowała ta relacja z Mayweatherem, który promuje go, wiadomo, to jest człowiek, który czegokolwiek dotknie, to zamienia się w złoto i nagle ogłasza, że oto zapraszam wszystkich, to jest najlepszy zawodnik MMA i jakby w czym tkwi tajemnica tego, jakby tej, nie wiem, jakiejś przyjaźni. Czy to jest biznesowo, czy to jest przyjaźń? Nie. To jest naprawdę, są bardzo na mocnej stopie koleżeńskiej, przyjacielskiej. Tam z tego, co mi Machu opowiadał, to jakoś kiedyś był zaproszony w Czechach, w Pradze, był zaproszony Mayweather. Machu gdzieś tam chyba uczestniczył w jakiejś ochronie tego Mayweathera wtedy i w jakiś sposób, nawet nie wiem, czy pierwszy go zaczepił, pierwszy Floyd, zaczęli sobie tam rozmawiać i wtedy już mu się Machu od razu spodobał i mówi do niego, słuchaj, bo ja teraz jeszcze jadę do Moskwy, ja byś chciał, to zapraszam cię, możesz jechać tam z nami. No i Machu pojechał, później tam się skumplowali, później zaprosił go do siebie do domu i tam często teraz jedzie, teraz aktualnie chyba 28 czy 7 ma Floyd, ma urodziny i też Machu jest zaproszony na urodziny, właśnie teraz nie jest w Ankosie, bo ma teraz już trenować do tej kolejnej walki i pojechał właśnie, czy teraz aktualnie się wybiera do niego tam na te urodziny, nie? Czyli tam naprawdę nie jest to nic wspólnego, nie ma z biznesem, bo jakie może robić biznesy z Mayweatherem, nie? Z nim, bo nie wiem, kto by mógł z nim biznesy robić, nie?
Jakiś prezydent, może Trump. No może Trump, albo może jeszcze ktoś bogatszy, nie? No na pewno nie. Conor. Już jeden biznes zrobił. Nie, no myślę, że Conor. No jeden biznes już zrobił. No to w ten sposób biznesy można robić, ale na Machu na razie to może być tylko na stopie koleżeńskiej z nim i tylko faktem, że trzeba podziękować wtedy Mayweatherowi za to, w jakiś sposób wspomógł karierę Muradowa, bo był problem dość duży, żeby się dostać do UFC. Bo było, UFC po prostu nie chciało zawodnika z Uzbekistanu, gdzie nie mieli oglądalności, nie mieli, Uzbekistan powiedzmy nie miał wykupionych transmisji UFC. No, to oni tam patrzą też finansowo pod tym kątem, tak, to jest wszystko powiązane i też w jakiś sposób pomógł mu właśnie Floyd, tam go reklamując dość mocno. Ale jak wiem, że po pierwszej walce, jak Machu zawalczył, to było takie przełożenie ponoć na UFC. Takie było przełożenie właśnie Machu, nie wiem, 800 tysięcy chyba sam ma na Instagramie, że ogólnie są UFC są zachwycone współpracą z nim, nie? I cały czas chcą dawać mu kolejne walki, nie? Nawet teraz mu dali fajną galę w Nowym Jorku, Madison Square Garden, gdzie Nurmagomedow jest w karcie głównej. Lecisz? W walce wieczorem. Lecę, no wiadomo, że lecę. Chciałbyś posparować z Habibem? Czy sparowałeś? Nie sparowałem. Chętnie bym posparował. A jest ktoś taki właśnie zawodnik marzeń, z którym byś posparował? No ostatnio chciałem sparować z tym, z... O Jezus Maria. Byliśmy na ostatnich zawodach w Abu Dhabi. Jak on się nazywa? Tam z Kuberskim byłeś? No to z Kuberskim, co na zdjęciach byliśmy tam, co był... Był ten Amerykanin, jeden taki z brodą chyba, tak? No, zapomniałem teraz, wyleciało mi z głowy. No to chciałem z nim posparować, zaproponowałem, ale mówi, że w piątek w sobotę miał, my byliśmy w poniedziałek, on w sobotę akurat miał walkę, tam wygrał dobrą walkę na UFC. Tak, on był dopiero co po walce. Tak. I mówi, nie, mówi, daj mi odpocząć, nie chciał sparować, nie? I jeszcze zapytam w takim razie o ten kierunek, bo niegdyś właśnie tam, gdzie były największe sukcesy i twoi zawodnicy, Andrzeju, właśnie zdobywali największe sukcesy, czyli organizacja KSW. Dzisiaj widać, że klub Ancos, właśnie mimo, że nie jest już tak mocno związany z KSW, że... Bo wtedy główni zawodnicy walczyli właśnie przede wszystkim tam. Teraz ten kierunek obraliście poza i rozumiem, że ten kierunek będzie kontynuowany. Właśnie obieracie kierunek cały świat najwyraźniej, bo mamy Abu Dhabi, mamy UFC, mamy, kurczę, Babylon, mamy... no, gdziekolwiek. Mhm. Dobre pytanie. No wiadomo, że KSW jest bardzo świetną galą tu w Europie. Trzeba się trzymać. Europejską i trzeba się trzymać tej gali, ale no jest jedyny feler tej gali taki, że po prostu no jak tam się zawalczy, to nie można pozyskać klauzuli, że możemy w każdej chwili wyjść do UFC. I to jest główny mankament KSW, bo myślę, że aktualnie moglibyśmy mieć jeszcze czterech zawodników z Ancosu w KSW. No, Daniel Skibiński myślę, by został przyjęty z otwartymi rękoma. Czy Daniel, czy ten, czy Kamil Oniszczuk, czy też Muradow wcześniej jeszcze, jak nie miał kontraktu z KSW. No ale to jest takie troszeczkę, no tam, no jest takie mają swoje zasady, oni w jakiś sposób, no to jest ich sprawa, oni w jakiś sposób promują zawodnika, oni gdzieś łożą pieniądze na to, z tego mają później, sami też pieniądze z tego wyciągają, więc nie ma też się z drugiej strony co im dziwić. No my po prostu chcemy iść dalej, chcemy się rozwijać dalej, no mamy teraz, fajnie mamy, możemy w każdej chwili iść do ACA. Jeżeli na przykład, jeżeli myślę, jakby Daniel się nie, Skibiński nie dostanie się na przykład do UFC, to myślę, że no kolejny jakby jego organizacja następna będzie ACA. No wiadomo, że ACA jest wspaniałą organizacją, bardzo dobrą w Europie, na pewno najlepszą i myślę, że nawet nie wiem, czy nie drugą na świecie, bo ja bym tak patrzył po zawodnikach, którzy walczą sportowo, to sportowo myślę, że jest lepszy jak Bellator. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie? Jest mocno tych Czeczeńców, tych Dagestańców, oni naprawdę są bardzo mocni i walczą świetnie i mimo, że czasami jest tak, że nie zna się ich nazwisk i mają rekordy, wcale nie mają najlepsze rekordy, to naprawdę można się odbić tam o ścianę, nie? Tak jest, dokładnie. Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję. Dziękuję. Fajnie było porozmawiać i do następnego. No, świetnie, dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.